I nie sobota, tylko piątek, i to dodatku piątek. Piąteczek, piątunio, który się rozpoczyna, wiecie o której? O 21. I wiecie co? Jest dalej jasno za oknem. To jest coś wspaniałego. Nie wiem jak u Was, ale u mnie po prostu dzisiaj są afrykańskie totalnie upały. Nie wiem jak Wy to znosicie, ja nie narzekam, ale po prostu źle znoszę taką pogodę i szczerze wówczas stronię od wychodzenia na dwór, bo po prostu boję się, że będzie mi słabo, bo już kiedyś miałam taką akcję. Dlaczego zaczynam w piątek? Dlatego, że ostatnimi czasy po prostu te vlogi się zrobiły jakieś totalnie weekendowe i ja dzięki temu nie muszę się spinać, że muszę pamiętać o jakimś nagrywaniu. Po prostu nagrywam wtedy, kiedy chcę i dzięki temu myślę, że jest okej. Także ja właśnie, moi drodzy, jestem po prysznicu, który wzięłam o godzinie 15, a już totalnie jestem mega, mega mokra. Po prostu spocona jak pies, mniej więcej. I zaraz Wam coś pokażę. Moja dzisiejsza kolacja wygląda następująco. Będzie to sushi Yotto z Lidla. Powiem Wam, że lubię te sushi nawet w miarę. I tutaj zawsze sobie biorę mój sos sojowy, który mam zawsze w domu. Jest to sos sojowy z firmy Wit Asia z Lidla chyba, jak był tydzień jakiś azjatycki. Albo jeszcze mam jeden, który kupiłyśmy z Anią w Warszawie. Tutaj paznok jest złamany, tak wiem. Z Blue Dragona. I on też jest w sumie dobry. To jest ciemny sos sojowy, także chyba tego użyję, bo właśnie widzę, że ten jest jeszcze nieotwarty, a ten jest otwarty, więc bez sensu otwierać drugi. Także to będzie moja dzisiejsza kolacja, moi drodzy. Także życzcie mi smacznego, a ja życzę smacznego Wam. I w ogóle jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Dzisiaj farbowałam mojej babci włosy i patrzcie, zafarbowały mi się w ogóle dłonie, paznokcie. Dobrze, że dzisiaj te paznokcie mam ściągać. Wiem, jestem nienormalna, ponieważ prawie nie mam odrostu, ale no po prostu nie mam odrostu, ale po prostu nie czuję, że rymuję. W każdym bądź razie po prostu chcę sobie zrobić nowe paznokcie i całe szczęście, ponieważ tego się nie da acetonem nawet domyć. Także niestety, tak to się prezentuje, moi drodzy. W ogóle dzisiaj w Lidlu kupiłam sobie gumę Maoam Blocks i będę wcinać. Uwielbiam te gumy, dajcie znać, czy Wy również macie takie wspomnienia z dzieciństwa, że lubicie takie gumy rozpuszczalne. Ja bardzo lubię, także kciuczek w górę leci. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda profanacja sushi. Otóż wygląda następująco. Widelec, sushi, sos sojowy. Możecie mnie już ukamienować, zlinczować, powiesić, zhejtować. Do wyboru, do koloru. Zgadzam się na wszystko. Za taką profanację. A w międzyczasie wgrywa się film na YouTube'a i jest to film, który Wy już widzieliście i nazywa się Makijaż jedną marką Eveline Cosmetics. I moi drodzy, zapraszam Was na ten film, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, i zapraszam Was do wzięcia udziału w rozdaniu, ponieważ już są to ostatnie dni, więc jeżeli chcecie się załapać, to koniecznie wbijajcie na mój zajebisty kanał. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem Wam. Masakra, jak mnie oczy biegą, a mam zapalenie spojówek. Masakra, jak ja wyglądam w ogóle. Okropieństwo. Było tak gorąco, że odpaliliśmy sobie wiatrak. Znaczy, nie tak, że centralnie nam wiało na twarz czy coś, ale odpaliliśmy sobie wiatrak. Ogólnie mamy dużą sypialnię i on sobie stał w rogu i dmuchał bardziej do góry niż na nas. Chodziło głównie o to, żeby był ruch powietrza, nie o to, żeby było chłodniej. Bo naprawdę nie było czym oddychać, masakra. No i dzisiaj rano oczywiście pobudka już z czymś na kształt przeziębienia i takiego dziwnego głosu, ale to mi się wydaje, że to bardziej chyba kwestia, że to bardziej kwestia tego, że jest po prostu wcześnie rano i no i tak po prostu. Wczoraj obcięłam tego złamanego paznokcia i będę dzisiaj chyba w ogóle ściągała wszystkie i sobie zrobię nowe, a co mi tam. Mam czas. No a teraz robię sobie śniadanie i z
Za chwilę wstawiam dla was film. Masakra. Tam dzisiaj śniadanie zwykłego śmiertelnika, kawunia, oczywiście Nescafe sensacyjne kremy, do tego takie, powiedzmy sobie, kiełbaski, bo to nie są paróweczki, nie wiem jak one się nazywały, ostatnio kupiłam je w mięsnym i oczywiście w opiekaczu zwykła biała buła, zapieczona, lubię, i ketchup z pudliszek, tym razem niestety ten pikantny, bo łagodnego już nie było, także zaraz się zabieram do jedzenia i też w międzyczasie będę robiła opis do filmu, który, tak jak mówiłam wczoraj, możecie już widzieć na kanale, ponieważ był opublikowany dzisiaj, czyli dla was w sobotę. Więc koniecznie zajrzyjcie i życzcie mi smacznego! Gorąco, to jest coś niesamowitego. Rano jak się obudziłam, miałam nadzieję, że ta pogoda dzisiaj troszeczkę da nam odpocząć, ale zrobiło się ponownie gorąco. Ja w międzyczasie sobie ściągnęłam hybrydy i sobie tylko je utwardziłam hardem, żeby po prostu w ciągu dnia nic mi się z nimi nie stało. Oczywiście je skróciłam, nadałam im kształt, także nie są za długie. Na drugiej dłoni niestety, ale musiałam sobie przedłużyć aż 3 paznokcie, bo niestety, ale po prostu doznały kontuzji. No ale nic, trudno, jakoś tam to trzeba przeżyć. Ja zawsze mam tak, że ogólnie mi gorzej idzie robienie tej drugiej ręki, czyli ręki prawej. Ręki prawej. I ogólnie zawsze ta ręka prawa po prostu wygląda trochę gorzej, też łatwiej się te paznokcie łamią, bo też nie mam takiego aż wyczucia, żeby jak na przykład przedłużam, żeby to zrobić jakoś tak super, jak na lewej ręce mi to idzie, więc no trudno, po prostu muszę się z tym pogodzić. Dopóki robię sobie sama paznokcie, no to po prostu dopóki nie nabiorę jakiejś ekstra wprawy, tak to będzie wyglądało. A chciałam wam pokazać teraz, jak zaczęłam do was gadać, chciałam wam pokazać dwie fajne rzeczy, które ostatnio wynalazłam. Mianowicie te oto trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest żel pod prysznic firmy Kamil i on jest o zapachu rabarbaru i buttermilk, czyli masło, mleko, coś takiego. W każdym razie bardziej czuć ten rabarbar. Cudowny zapach. Mi taki żel 250 ml starcza na półtorej tygodnia, także no tutaj jakaś mega wydajność nie jest, ale jeżeli chodzi o sam ten właśnie zapach, to naprawdę jest super i mega go polecam. Kolejna rzecz to jest zapach. Zapach taki, no atomizer, można powiedzieć, taka woda toaletowa, bardziej zdecydowanie nie jest to perfum. Jest to właśnie taki dezodorant w sprayu, można tak powiedzieć, taki zapachowy. Beyonce Heat Rush, piękny, cudowny, letni zapach, który na po prostu jak tylko go czujecie, to automatycznie się przenosicie na jakieś super wakacje, na jakąś super plażę. Naprawdę świetny zapach i myślę, że znajdzie swoje zwolenniczki i w osobach, które lubią bardziej delikatne zapachy, i w osobach, które lubią takie bardziej owocowe. Jest taki pośredni właśnie, ciężko mi powiedzieć, jaką pachnie, ale jest boski. No spróbujcie go sobie teraz w Lidlu, można go wyhaczyć za 19,99, także spoko cena, 75 ml. I ostatnia rzecz to jest ten szampon, który był w ostatnim Big Lossy, które wam tydzień temu chyba wrzucałam w niedzielę. I wiecie, co jest fajnego w tym szamponie? To jest to, że on jest w ogóle taki mentolowy trochę i on w ogóle chłodzi skórę głowy, także naprawdę na lato, powiem wam szczerze, tak niesamowite uczucie, jak jest tak gorąco i sobie właśnie umyjecie głowę takim szamponem,
to jest tak boskie uczucie chłodzenia tej głowy, no, no totalnie tak jakbyście po prostu w tą hicę się postawili pod takim prysznicem, jak są na różnych kąpieliskach, także naprawdę polecam Wam ten właśnie szampon z Beaver do przetestowania. Dajcie mi znać, jak to się czyta, bo ja naprawdę nie wiem, a też nie chce mi się, wiecie co, czytać tych komentarzy, jak się powinno czytać te różne nazwy, bo ja tego nie muszę wiedzieć, słuchajcie, nie muszę znać, kurczę, różnych firm francuskich, jak się czyta, czy jakby były innej narodowości, no bo po prostu to nie jest mój język, ja się go nie uczyłam, nie muszę go znać, dlatego ja po prostu czytam to tak, jak się pisze i mam nadzieję, że Was to jakoś szczególnie nie będzie raziło po prostu. A w międzyczasie wyklarowały się plany co do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o mój dzień, ponieważ zgadałam się właśnie z koleżanką, z którą się bardzo dawno nie widziałam i właśnie dogadałyśmy się, że będziemy jechały do mojej przyjaciółki i tam jeszcze też będzie siostra, nie, no nieważne, w każdym razie będzie ogólnie nas cztery i docelowo umówiłyśmy się tak, aby oglądać mecz, słuchajcie, bo dzisiaj, a dla Was parę dni temu, będzie leciał mecz Polska z Szwajcaria i to nam zagwarantuje wynik tego, zagwarantuje nam lub odbierze możliwość wzięcia udziału w 1/4 finałów Euro 2016. Ja jestem cały czas na bieżąco, ponieważ mnie to po prostu interesuje, kibicuję naszym Polakom. Bardzo się cieszę, że teraz tak dobrze grają i naprawdę można być z nich dumnym. Także my się dzisiaj właśnie z Natalią będziemy wybierały do Magdy, albo się już tam zobaczymy na miejscu, zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz ja tymczasem idę się na szybciutko wykąpać, umyć włosy, ponieważ po fryzjerze jeszcze ich nie myłam, wstyd. Także ja się idę ogarnąć, odświeżyć, potem na spokojnie się też pomaluję, może jeszcze coś zdążę dla Was nagrać. No i jeszcze mam parę rzeczy w domu do zrobienia, jeszcze muszę podłogi tylko umyć. No ale to na spokojnie, pranie sobie ściągnę wszystko. I dzisiaj taki dzień na chillu. Nie chciało mi się malować tych paznokci. Stwierdziłam, że właśnie je sobie tylko utwarde tak zostawię, a najwyżej wieczorem sobie do tego usiądę albo jutro. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Także widzimy się później. Tak wyglądam, słuchajcie, po moczeniu się w basenie. Nawet nie ma źle, nie? Konturowanie jest rozświetlacz te sprawy. Jest git. Tylko rzęsy się odkleiły. Będziecie się śmiać. Ale nie hejtujcie mnie, bo to wszystko dlatego, że ja w ogóle totalnie nie planowałam pływać w tym basenie. No ale tak się wydarzyło, że dziewczyny mnie zachęciły, więc po prostu weszłam i się niczym nie przejmowałam. Totalnie czerpałam radość z chwili. I tyle. Jedyną, co się martwiłam, to moje nowe rzęsy z Ardell, no bo jednak jakby nie było, no to dopiero co je kupiłam, a nie mam żadnych w zapasie, więc trochę się martwiłam, że może być z nimi lipa, no ale jakoś w miarę jest okej. Także bardzo się zrelaksowałam na maksa. Akurat udało się to wszystko zrobić, zanim zaczęła się burza i deszcz. A jest naprawdę mega, mega, mega oberwanie chmury. Ta chmura idzie w dodatku jeszcze w moją stronę, teraz jak to widzę. No więc będzie się tutaj działo za chwilę. Dobra, jadę dalej. YouTuber od podszewki, czyli mandżur na stoliku po nagrywaniu filmiku z makijażem. A tu ja. Hello! Tak, moi drodzy, właśnie tak to wygląda w realnym życiu YouTubera. Taki syf.
Ja właśnie nagrałam dla Was filmik z tym oto makijażem. Nie wiem, jak wyjdzie to wszystko w kamerze, bo powiem Wam szczerze, że jest dzisiaj taka pogoda, gdzie strasznie się zmienia światło i po prostu najzwyczajniej w świecie nagle się zrobiło ciemno. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to w montażu uratować. Mam na sobie mój nowy kombinezon z Lidla oczywiście. Mi się on bardzo podoba osobiście. I też mam na sobie, wiecie co, podkład. Samoopalacz z Liren. Więc jestem z tego bardzo zadowolona. Wczoraj udało mi się go nałożyć w taki sposób, że później, no powiem Wam szczerze, latałam na Golasa przez godzinę, ale dzięki temu nie ma żadnych smug, żadnych zacieków. Wygląda to naprawdę super. Także jestem mega zadowolona. Dzisiaj mamy taką sobie oto niedzielę. Nawet w sumie powiem Wam szczerze, dobrze, że pada ten deszcz, że troszeczkę się ochłodziło, dlatego że zdecydowanie no teraz jest czym pooddychać, a wcześniej, wczoraj na przykład w ogóle była totalna masakra, także dobrze się składa, nie ma co narzekać, że się pogoda zepsuła, bo to też jest potrzebne. Ja nie wiem jeszcze dokładnie, co ja dzisiaj będę robiła, ale na pewno muszę zrobić sobie paznokcie, dokończyć i u rąk, i u stóp. Na pewno muszę jeszcze poprasować, na pewno muszę jechać na zakupy, także trochę tego przede mną jest i dlatego też nie wiem w sumie, czy zdołam jeszcze cokolwiek dla Was ponagrywać. Także chyba tutaj myślę zakończę tego vloga, bo też nie chciałabym, żeby to było takie, wiecie, na siłę. W tym vlogu wyjątkowo nie filozofowałam, więc ci, którzy nie lubią filozofii, mogą dać śmiało kciuka do góry, a nie kciuka w dół, tak jak ostatnio. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bardzo mi miło, że mogliście ze mną tutaj pobyć i widzimy się w kolejnych filmikach. Ten vlog jest wyjątkowy, ponieważ żegnam się z Wami czymś innym niż zachodem słońca. Trzymajcie się ciepło. Pa!